Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję kolejnej karty graficznej, która trafiła do mnie do testów. Jest to konstrukcja Asusa, nadal jedna z najwydajniejszych kart na rynku, a mianowicie Nvidia GTX 780. To jest oczywiście wersja z chłodzeniem DirectX 2 w wersji OC. Karta podkręcona już przez producenta, przyjrzymy się jej bliżej i potem oczywiście testy. Zapraszam. Karta graficzna Asusa GTX 780 z chłodzeniem DirectX 2 w wersji OC wygląda ciupkę inaczej od tych wcześniej przez nas recenzowanych, ale również z chłodzeniem DirectX 2. Przede wszystkim moją uwagę od razu zwrócił pierwszy wentylator, który znajduje się bliżej rdzenia karty graficznej. Zobaczcie, że łopaty nie są w zasadzie na całej długości, tak jak to ma na przykład w tym bardziej klasycznym wentylatorze miejsce, a w części są zajęte przez bardziej, powiedzmy, pionowe w stosunku do ułożenia samych łopatek elementy plastikowe. Obudowa chłodzenia, słuchajcie, jest aluminiowa. Jeżeli chodzi o samo wykonanie karty, to tutaj nie ma naprawdę do czego się przyczepić, bo konstrukcja jest dosyć ciężka, ale żeby się nie uginała, producent zastosował tutaj backplate na długości całej karty graficznej. Jeżeli chodzi o PCB, to i tak możecie zobaczyć, że jest czarne matowe. Co do rurek cieplnych, to tutaj już widzieliśmy takie rozwiązanie, połączenie zarówno konstrukcji 6, jak i zdecydowanie grubszych 8 mm również ciepłowodów. Także jeżeli chodzi o ułożenie czy w ogóle kontakt samego radiatora, to oczywiście chłodzona jest tutaj również sekcja zasilania osobnym radiatorem, który tutaj powinniście teraz widzieć. Pamięci chłodzone nie są, natomiast no, dość dobrze to jest chłodzony sam rdzeń karty graficznej, tak? Co do długości karty, ta konstrukcja do najkrótszych nie należy i zobaczmy, że od, no, w zasadzie tak powinienem to chwycić, będzie chyba lepiej i dla Was i dla mnie, od końcówki najbardziej wystającego elementu aż do śledzia jest 28,5 cm nawet z małymi milimetrami. Także tutaj obudowa taka, która zapewnia 30 cm miejsca wystarczy, natomiast karta będzie prawie że dochodziła już do krawędzi na przykład klatki na dyski. Co do złącz, to tutaj oczywiście mamy tak, dwa mostki SLI, PCI Express razy 16 w standardzie 3.0, a porty wyjść, standardowy dosyć układ, czyli 2 DVI, pełnowymiarowy port DisplayPort, oraz również pełnowymiarowy port HDMI. Pozostała część ledzie zajęta jest oczywiście przez tutaj takie kratki, które mają pomóc w wentylacji samej karty graficznej. Natomiast no, chłodzenie tutaj nie jest jakoś mocno ukryte szczelnie w tej obudowie, więc też nie ma problemu większą z wentylacją. Co do podłączenia zasilacza, karta wymaga podpięcia 8-pinowego oraz 6-pinowego. Jeżeli chodzi o zalecany zasilacz, to z uwagi no, jednak na dużą wydajność tej karty, 500 moim zdaniem to jest rozsądne minimum. Natomiast oczywiście, jeżeli chcecie zapewnić sobie lepszą sprawność, że tak powiem, zasilacza, wyższą sprawność zasilacza, jeszcze to oczywiście też zależy od procesora, bo to po karcie graficznej drugie najbardziej energochłonne urządzenie w komputerze, no to musicie też pomyśleć o na przykład 550. Oczywiście tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli nie zamierzacie łączyć tej karty w żadne SLI, tak? Tylko z pojedynczą kartą graficzną. Moi drodzy, zapraszam Was teraz na testy praktyczne, czyli na głośność, sprawdzimy sobie temperatury, sprawdzimy sobie powrót prądu, a potem troszeczkę gier. Tradycyjnie na początku, słuchajcie, sprawdzimy sobie temperaturę karty nieobciążanej przy jeszcze niepodkręconym zestawie z włączonymi wszystkimi ustawieniami, które pozwalają na zaoszczędzenie energii. Sprawdzimy, ile prądu jest pobierane przez zestaw i sprawdzimy sobie głośność. I właśnie od tego zaczniemy, z tym, że ja muszę jeszcze na chwilę zatrzymać wentylator na chłodzeniu procesora. decybela to była ta wartość najniższa, czyli bym powiedział taki średni poziom. Sprawdźmy jeszcze pobór prądu. Jak widzicie, około 88-89 W i temperatura dla karty nieobciążanej to jest 30 stopni Celsjusza, czyli też bym powiedział całkowicie standard. Teraz włączamy sobie obciążenie. Obciążana będzie sama karta graficzna i zaraz do Was wracam. Nasza karta graficzna, jak widzicie, już jest na tyle długo obciążana, że temperatury bez problemu się unormowały. No i sprawdźmy, jaka jest temperatura obciążanej karty graficznej.
80 stopni Celsjusza. Sprawdźmy jeszcze tylko tak orientacyjnie pobór prądu, kiedy nie obciążany jest procesor, a sama karta 379 W. I też pamiętajcie, że jeszcze procesor jest niepodkręcony. Ja teraz zatrzymuję wentylator na chłodzeniu procesora i zobaczmy, jak głośna jest konstrukcja Asusa w stresie. To jest zaledwie 43,4 dB, czyli bardzo nieduża różnica pomiędzy tym, co mieliśmy w przypadku karty nieobciążanej. I zobaczmy sobie jeszcze, jak to wygląda, jeżeli chodzi o prędkości obrotowe wentylatorów. Tutaj potwierdzenie temperatury, że to jest max 80 stopni. I tachometr wentylatorów rozkręcił się do 1600 obrotów na minutę, co stanowiło zaledwie 55% tej wartości maksymalnej. Także moim zdaniem bardzo dobrze. Natomiast na podsumowanie przyjdzie czas za chwilę. Teraz zaczynamy obciążać całą platformę. W tym momencie obciążana jest cała platforma testowa. Jak widzicie, pobór mocy wynosi ciut ponad 500 W. W tych granicach oscyluje. Teraz widzicie, nawet troszeczkę spadło. Sprawdźmy jeszcze pobór maksymalny. 534 W. Zobaczmy jeszcze raz pobór chwilowy. On tak oscyluje w granicach tych 500 W przy obciążanym procesorze i przy obciążanej karcie graficznej.
jesteśmy już po testach tego małego potworka, chociaż w zasadzie nie takiego małego. I myślę, że można bez problemu coś więcej o tej karcie powiedzieć. Zacznę przede wszystkim od wydajności. Na chwilę obecną jest to druga karta w zestawieniu. Opalit jest tutaj wydajniejszy, poza jedną grą. Far Cry 3, tutaj te wyniki mnie zdziwiły. Powtórzyłem je kilkakrotnie, za każdym razem wynik był bardzo zbliżony, niemalże identyczny do tego, którego wy będziecie widzieli oczywiście na wykresie w tej recenzji tekstowej. Karta po prostu zdeklasowała tutaj rywali. Nie wiem, czy wynika to z optymalizacji karty, z czego. Różnica jest i to nawet znaczna, również właśnie Far Cry 3 i ta karta tutaj pozostawia rywali daleko w tyle. W pozostałych grach możemy liczyć na płynną rozgrywkę i to również w najwyższej szczegółowości detali i mówi oczywiście też o rozdzielczości Full HD. Kwestia temperatury. Ja wam wspomniałem, że ta karta przegrywa z Palitem, jeżeli chodzi o wydajność, zarówno jeżeli chodzi o syntetyki, jak i również jeżeli chodzi o gry poza tym właśnie Far Cry 3. Natomiast teraz tak, temperatura 80 stopni to jest temperatura bardzo akceptowalna, natomiast nie jest najniższa, ale też nie jest najwyższa, tak? I kolejna rzecz, to co mnie po prostu bardzo mocno zdziwiło, że o ile tą temperaturę mamy tutaj bardzo akceptowalną i jeżeli nie poprawimy sobie jakoś tam dalej wentylacji, to OC no 80 kilka stopni wtedy bez problemu jeszcze przekroczymy. Natomiast głośność pracy tej karty była dla mnie więcej niż dużym zaskoczeniem, była dla mnie mega dużym zaskoczeniem, ponieważ o ile konstrukcje Asusa są kartami, które są ciche z reguły, tak ta jest po prostu mega cicha. Niewiele większa różnica w porównaniu do tego, co mieliśmy przy karcie nieobciążanej. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. A pamiętajcie jeszcze, że do obciążania tej karty używam programu FuelMark, który daje nam praktycznie cały czas maksymalne obciążenie konstrukcji. Także ja jestem pełen podziwu, jeżeli chodzi o głośność pracy tej karty. A 80 stopni to nie jest jakaś tragiczna temperatura. Co do poboru prądu, tutaj również ta konstrukcja mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, ponieważ ta karta jest bardziej energooszczędna od innych, nawet o wiele słabszych konstrukcji. I tutaj Palit też jest zdecydowanie bardziej energochłonny, cały czas przewodzi tutaj stawce. Moi drodzy, coś za coś. Mamy kartę, która jest bardzo cicha, ale mamy troszeczkę wyższe temperatury, niż by to mogło mieć miejsce. Mamy konstrukcję, która jest energooszczędna, jak oczywiście na GTX 780, ale na razie jeszcze nie pobiła naszego lidera wydajności. Natomiast cały czas mamy tę konstrukcję, która pozwala nam na płynną rozrywkę w praktycznie każdą grę. Co do wykonania tej karty też nie mam żadnych uwag. Asus tutaj z uwagi na wagę, na ciężar tej konstrukcji zastosował backplate na całej karcie. I dzięki temu karta jest naprawdę konstrukcją bardzo sztywną. Co do portów, mamy tutaj w zasadzie standardowy zestaw, więc jest to cecha, nie działa to ani na jej plus, ani na jej minus. Myślę, że taki układ portów każdemu wystarczy. Czy ta karta jest konstrukcją dla Was? Wszystko zależy również oczywiście od budżetu, jaki na tą konstrukcję macie. Na chwilę obecną wśród tych kas przez nas testowanych cały czas jest to konstrukcja jedna z najwydajniejszych. I tutaj konstrukcja Asusa ode mnie zbiera naprawdę duże brawa, jeżeli chodzi o głośność pracy, ponieważ ja to jeszcze raz podkreślę, byłem naprawdę bardzo mile tym zaskoczony. Podczas gier konstrukcja jest praktycznie niesłyszalna, jedyne co tutaj dość mocno daje wtedy o sobie znać praktycznie to chłodzenie procesora. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja oczywiście zapraszam Was na nasze forum technologiczne. Tam możecie podyskutować, zadawać pytania również związane z tą recenzją czy z tą kartą graficzną. Zapraszam do recenzji tekstowej, a my widzimy się w następnym filmie.